Szukałem cię. Mam dostarczyć coś wprost do twych rąk. Zobaczmy. Mam kolejny list od Ralisa, ale po raz ostatni robię za jego posłańca. Nie cierpię tego miejsca. To chyba na tyle. Muszę iść. W Tartaku mieszkam tylko z matką. Taty nie ma. Nie wiem, co się z nim stało. Schowaj broń i chodź po dobroci. Stać! W imię Jarla! Słuchaj, ja tu tylko pilnuję. W środku znajdziesz to, o co ci chodzi. Jeśli jesteś tu w interesach, to do rzeczy. Jeśli nie, wynoś się. Chodź po dobroci, albo posmakujesz sprawiedliwości Jarla. Chodź po dobroci, albo posmakujesz sprawiedliwości. Jak się czujesz? Chyba trawi cię jakaś choroba. Z rozkazu Jarla nakazuję ci stać. Mogę sprawić, że rozwiążą się wszystkie twoje problemy ze strażnikami. Załatwione. A teraz odejdź, zanim wpakujesz mnie w kłopoty. Stój! Jeśli wybierasz się na dół, trzymaj broń przy sobie, bo inaczej poznamy się bliżej. Wejdź i zachowuj się! Idź już na dół i nie zawracaj mi głowy! Witam, witam! Wyglądasz nie najlepiej. Rozejrzyj się. Rozejrzyj się. Ty nie wiesz? Jesteś w szkarłatnym domu, siedzibie dostawców najlepszej skumy poza Balmorą. Jej tajemnica tkwi w naszym szkarłatnym źródle.
Magia zawarta w tej wodzie jeszcze bardziej wzmacnia doznania po skumie. Nie odchodź. Tu by cię czekały lepsze rzeczy. Potrzebujesz czegoś? Masz przeprawy. Porozmawiaj z kapitanem Bialunem. Zawsze uczono mnie, by unikać tego typu ruin. Teraz już wiem dlaczego. Thank you.
nie wydawało mi się.
tu skąd? Masz nauczkę. A ty tu skąd? Masz nauczkę. Ty tu skąd? Masz nauczkę. Ty tu skąd? Ty tu skąd? Masz nauczkę. Kto tam jest? Nie wydawało mi się, że coś słyszę.
Wróciłem do Kolbjorn. Słyszę szepty, głosy, myśli, pragnienia. Z każdym dniem robiły się coraz wyraźniejsze, głośniejsze. Kilka razy straciłem świadomość. To było tuż przed przebudzeniem Draugra. Nie wiem, może, ale to on tego chciał. Potrzebował ich energii. Nie wiem, mam nadzieję, że nie, ale może, błagam, musisz mi uwierzyć. Oczywiście, już nigdy w życiu nie zbliżę się do tego miejsca. Udam się do krótszej skały, a ty zachowasz dyskrecję. A jak mnie kiedyś odwiedzisz, kiwnij tylko głową. Chętnie ci pomogę. Przynajmniej tyle mogę zrobić, tylko... To jest cudowne. Cieszę się, że jesteś tu ze mną.
Zabierz tę przeklętą księgę, która zabiła Storna. Wynieś ją daleko stąd i wrzuć do morza. Jest zła. Mój ojciec był wspaniałym człowiekiem i prawdziwym skalem. Zmarła, kiedy byłam jeszcze dzieckiem. Złapała ją burza śnieżna, gdy wracała do domu z drewnem na opał. Widzisz, życie skalów to nie przelewki. Nie możemy sobie pozwolić na opuszczanie gardy. Wilki, pogoda i groza z południa potrafią sprawić, że nawet zbieranie drewna na opał może się zmienić w walkę o życie. Skalowie nie lękają się śmierci. Wiemy, że któregoś dnia odejdziemy do Wszechstwórcy, który przygotuje nas do kolejnych narodzin. Życie nigdy się nie kończy. Śmierć to tylko chwilowy postój w wiecznej podróży. Skaw Olbrzymi, nasz dawny wódz, zrobił ze mnie wojowniczkę. Był olbrzymim mężczyzną, niezrównanym na polu walki. Bałam się go, kiedy byłam mała. Byłam niespokojnym dzieckiem, które łatwo wpadało w gniew. Skaw nauczył mnie szermierki, żeby przekuć tę furię w coś użytecznego. Był wielkim człowiekiem i wspaniałym wodzem. Bardzo mi go brak. Przygotowywałam się do tej roli od dziecka. Jestem gotowa, ale... Nie powinnam tego mówić, bo muszę uszanować wolę ojca, ale... Sama bym dla siebie takiej drogi nie wybrała. Widziałam siebie w roli wielkiej łowczyni lub na wodzowskim tronie. Fanari na to nie pozwoli. W kwestii bycia wodzem jest jak wilczyca, która już zatrzasnęła szczęki na gardle ofiary. Ale nie mam jej tego za złe. Lud Skalów potrzebuje szamana, a ja wiem, że to moje miejsce. Żegnaj!